Witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym chciałabym Wam pokazać, co znalazło się w paczce, którą odbierałam ostatnio z paczkomatu, a co mogliście zobaczyć w jednym z moich vlogów, ale jednocześnie chciałabym Wam opowiedzieć o serii biosiarczkowej, której ostatnio używałam. Więc w paczce znalazły się dwa biosiarczkowe żele głęboko oczyszczające do mycia twarzy. Dlaczego dwa, o tym powiem za moment, które są do cery tłustej, mieszanej i trądzikowej. Nie ukrywam, jest to mój hit, jeśli chodzi o mycie twarzy, dlatego że odkąd polubiłam się, a tak naprawdę to była miłość od pierwszego użycia, ja sobie nie wyobrażam nieposiadania tego żelu w mojej pielęgnacji. Pierwszy raz z tym żelem spotkałam się, gdy zamówiłam swoje pierwsze pudełko Glossy Box, teraz Be Glossy, więc to już jakiś czas temu było. I tak jak powiedziałam, to była miłość od pierwszego użycia. Przede wszystkim żel ma świetną konsystencję, taką średnio gęstą, z takimi delikatnymi kuleczkami w środku, które wydaje mi się, że po roztarciu w dłoniach tego żelu te kuleczki pękają i coś tam z nich wychodzi. Jest bardzo, bardzo wydajny, naprawdę niewielka kropelka wystarczy, żeby umyć sobie całą twarz. Co do mycia twarzy, przede wszystkim nie ściąga jej, bardzo dobrze oczyszcza, ona jest bardzo, bardzo mocno odświeżona i tym żelem możemy sobie myć nawet oczy. Nawet jeśli nie wykonamy wcześniej demakijażu, to ten żel zmyje nam dosłownie wszystko. Dlaczego kupiłam dwa opakowania? Dlatego, że odkąd lubię firmę Balneo Kosmetyki na Facebooku, a obserwuję tą stronę dosyć regularnie, to skorzystałam z promocji, gdzie ten żel można było kupić za połowę ceny, bo on w normalnej, regularnej cenie kosztuje około 30 zł, a ja go kupiłam za 14,90 zł, więc naprawdę nie ukrywam, ale czekałam bardzo długo na tą promocję, bo w międzyczasie kilka dni, kilka tygodni wcześniej były promocje na różne inne kosmetyki z tej serii, natomiast naprawdę długo czekałam, aż ten żel zostanie przeceniony i będę mogła go właśnie kupić już na taki zapas. Kolejny kosmetyk z tej serii, który używałam, a który kupiłam dużo wcześniej, bo tą całą serię w ogóle kupiłam sobie też na takiej promocji, którą znalazłam na Facebooku i wtedy można było całą serię biosiarczkową kupić za połowę ceny, która kosztowała wtedy około 100 zł, a z przesyłką ja zapłaciłam około 50. Tak mi się teraz wydaje. Biosiarczkowa maska oczyszczająco-wygładzająca do twarzy, szyi i dekoltu, do cery tłustej, mieszanej i trądzikowej również. Ja nie wspomniałam, że w ogóle cała ta seria jest bez parabenów, więc naprawdę ogromny plus. Sam zapach maski jest po prostu taki typowo maskowy, że tak powiem. Maska jest w ogóle bardzo gęsta, przez co jest również bardzo wydajna. Przede wszystkim tą maskę charakteryzują dwie bardzo różne cechy w ogóle, bo przede wszystkim ja tą maskę używam, kiedy wyskoczy mi jakaś tam niedoskonałość, czyli jakiś tam pryszcz i ta maska świetnie zasusza tego pryszcza, ale kiedy położymy sobie tą maskę na całą twarz, ona jej nie przesusza, a wręcz przeciwnie, bardzo dobrze ją nawilża, fajnie ściąga pory i naprawdę czujemy super odświeżenie, więc ona właśnie działa jakby na dwóch takich płaszczyznach. Bardzo dobrze, fajnie zasusza jakieś niedoskonałości, a kiedy chcemy sobie odświeżyć twarz, żeby ona była bardzo dobrze wygładzona i właśnie żeby pory były ściągnięte, to działa równie dobrze jak w pojedynkę na jakiegoś tam pryszcza. Tutaj, żeby nie skłamać, mamy 150 ml maski. Nie wiem, kiedy ją zużyję, bo naprawdę ona już jest u mnie już jakiś czas i ja ją cały czas używam i no nie widzę końca, tak szczerze mówiąc. Bardzo dobrze odświeżająca, taka fajnie wygładzająca maska, którą również bardzo serdecznie Wam polecam. No i ostatnia rzecz, która najmniej zachwyciła mnie z tej serii, jest to krem biosiarczkowy do twarzy, usuwający niedoskonałości skóry. On przychodzi w takim dosyć sporym kartoniku, a jest w takim słoiczku. Tutaj mamy 50 ml. No i cechami tego kremu ma być normalizowanie wydzielania sebum, zmniejszając przetłuszczanie się skóry, zwężanie rozszerzonych porów, wygładzanie i ujednolicanie kolorytu skóry, zapobieganie powstawaniu zaskórników i wągrów, skutecznie zwalcza niedoskonałości i zapobiega powstawaniu nowych, łagodzi podrażnienia i nie dopuszcza do powstawania stanów zapalnych i wiele, wiele innych cech ma ten krem. Krem jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej. I tak jak powiedziałam na początku, ten kosmetyk jakby najmniej mnie zaskoczył z całej tej serii biosiarczkowej, dlatego że on świetnie się sprawdzał, kiedy używałam tylko i wyłącznie tego kremu. On faktycznie świetnie nawilżał, super
błyskawicznie się wchłaniał. Nie zostawiał żadnej tłustej powłoki. Cera była bardzo dobrze odświeżona. Faktycznie pory były również lekko zwężone. I co zauważyłam, w co nie wierzyłam, ale ten koloryt skóry był bardzo taki ujednolicony. Nawet jeśli miałam jakieś wypryski, to te wypryski były też jakby takie uspokojone. Nie były aż takie czerwone. Ale no właśnie, jest jedno ale, w którym ten krem mi się nie sprawdził. Ten krem nie sprawdzał mi się pod makijaż. Ja jak nakładałam sobie ten krem i po jakimś czasie robiłam makijaż, niestety bardzo mocno się świeciłam. I no nie ukrywam, że no, słaby był efekt tego makijażu po tym kremie, więc ja po prostu używałam tego kremu tylko i wyłącznie, kiedy wiedziałam, że się nie będę malować. Krem ma bardzo taką delikatną, wręcz taką, powiedziałabym, lekką piankową konsystencję, bardzo przyjemną i był bardzo, bardzo wydajny. Naprawdę niewiele tego kremu wystarczyło, żeby sobie naprawdę nasmarować całą twarz tym kremem, ale tak jak powiedziałam, ten krem najmniej sprawdził mi się z całej tej serii biosiarczkowej. Kochani, to byłoby wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na temat serii biosiarczkowej. Ja Was gorąco zachęcam do polubienia strony Balneo Kosmetyki na Facebooku, bo tam od czasu do czasu, jak powiedziałam Wam wcześniej, pojawiają się różnego rodzaju promocje, zarówno na tą serię, jak i na inne kosmetyki. Jeśli Wam się filmik spodobał i znacie te kosmetyki, to napiszcie mi o tym koniecznie pod spodem. A dzisiaj się już z Wami żegnam i zapraszam Was do kolejnych moich filmików. Pozdrawiam. Pa, pa. Kochani, to byłoby wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na temat serii biosiarczkowej.